Witam was serdecznie w deathmatchu na temat, kurde, nie zmieniłem broni, a dzisiejszym tematem, który poruszę, to jest temat podrzucony przez widza wybory. Wybory. Czy warto iść na wybory, czy trzeba iść na wybory i kogo będziemy wybierać? Otóż warto iść na wybory, oczywiście, że warto i trzeba, bo to jest nasze demokratyczne prawo. Mamy prawo wybrać osoby, które będą zmieniać prawo i będą nas reprezentować w Sejmie, w Senacie. Kurde, nikogo nie widzę. To mój. I oczywiście, że warto. A, to mój. Wow. Oczywiście, że warto i trzeba. Odrębną kwestią już jest... Odrębną kwestią już jest, na kogo głosować, bo ja szczerze wam powiem, ja nie widzę... Nie widzę żadnych dobrych kandydatów, którzy będą startować z tych największych partii, czyli chodzi mi PO, PiS i PSL, gdyż oni już rządzili, każdy z nich rządził i co zrobili, to każdy wie, nie za wiele. Tak samo tyczy się to Lewicy i SLD, jedyne co im możemy zawdzięczać, znaczy to w sumie jest sporo, ale... Patrząc na to, co w dzisiejszym świecie się dzieje i co nam narzucają, to jest wejście do Unii, tak? To dzięki chyba SLD było, za czasów SLD, jak się nie mylę. No to weszliśmy do Unii, tak, no jest fajnie, tylko że teraz akurat Unia nam narzuca, narzuca nam z góry, jeżeli chodzi o uchodźców. No bo to oni te kwoty, uchodźców kwoty, to strasznie brzydko brzmi, bo to jednak są ludzie. Wow! Udało mi się go zabić. Tutaj ktoś idzie. Słyszę go. Wow! Ale mi zabrał, uwaga. A to mój, okej. To są jednak ludzie. I możemy ich lubić, czy nie, uważać, że są źli, czy nie. To jednak są ludzie i nie powinniśmy ich nazywać jako... kwoty. Każdy człowiek zasługuje na szacunek. A pan co tutaj tak się schował i w ogóle mnie nie zauważył? No trudno. Ćwiczę sobie tak, zawsze na deathmatchach ćwiczę sobie zbro... No i pięknie, będę mógł sobie wziąć teraz moją broń, wreszcie zginąłem. Ćwiczę sobie pistolety. Desertem? No dobra, nie będzie des. I oni nam to narzucają, no ale to jest odrębna kwestia, nie będziemy poruszać tego w tym deathmatchu. Chodzi mi o wybory. Powinniście iść na wybory, jeżeli macie prawo głosu oczywiście, bo to jest naszym obowiązkiem, przywilejem, jak i moim zdaniem obowiązkiem w państwie demokratycznym. Ło, no tak, jeszcze jeden, no nie dam rady trzech niestety, jeden zresztą się nie ruszał. Powinniśmy iść na wybory, to jest wiadomo, powinniśmy głosować, ale kwestia jest, na kogo głosować. No ja naprawdę nie widzę żadnych kandydatów, którzy mogliby coś zmienić. No może jeżeli chodzi o te nowe partie, czyli Stonoga i Cookies, pan Cookies, no może coś będą zmienili. Najbardziej mi chodzi o to, że w rządzie powinni siedzieć ludzie młodzi, inteligentni, wykształceni, którzy mają werbę i naprawdę chcą coś zmienić, a z tego co ja widzę, to ja widzę od tylu lat te same twarze, które tylko się wyzywają naokoło. Jeden drugiemu coś tam zarzuca, jeden drugiemu ciągle zarzucają niedopełnienie obowiązków, albo jakieś nadużycia, albo jakieś afery, wyzwiska, to, że obiecali, a nie zrobili i tak dalej. No ja już po prostu tego mam dosyć. Ja bym chciał młodych ludzi, którzy chcą zmienić coś konkretnego, chcą konkretnie coś zmienić. I coś zrobić, żeby było lepiej w tym naszym kraju i żeby tacy ludzie jak ja na przykład, bo ja żyję już kupę lat na imigracji, mogli wrócić sobie do swojego kraju i żyć normalnie. Już nie mówię na tym samym poziomie co tutaj, ale chociaż żeby się nie martwił, że od pierwszego do pierwszego i nie ma za to kupić jedzenia, czy tam pamperców, czy cokolwiek, bo ja mam akurat dwójkę dzieci, to jest utrudnione. Ciężko jest wychować...
dzieci, jeżeli nie pracuje 99, proszę, nie pracuje się na jakimś dobrym stanowisku i nie zarabia się dobrych pieniędzy pomimo wykształcenia i w ogóle to przecież nie ma żadnego znaczenia w dzisiejszym świecie, tym bardziej w Polsce, bo wiadomo jak to jest z tymi lepszymi stanowiskami, wszystko jest obsadzone po znajomości i tak dalej, no chyba już nie muszę wam tego tłumaczyć. Rozmawiam dużo z ludźmi, którzy żyją w Polsce, moi przyjaciele, którzy przyjeżdżają do mnie albo spotkamy się gdzieś. Nic się nie zmieniło. Każdy z nich uważa, że się nic nie zmieniło. Nawet go nie widziałem, kurde. A to bot. Proszę, bot mnie zabił. Gdzie jesteś, bocie? Nic się nie zmieniło. Dalej jest tak samo ciężko i tak dalej. Żeby jakąś lepszą pracę mieć i żeby móc być w stanie utrzymać rodzinę, to trzeba mieć konekcje, znajomości albo szczęście. No bo nie mówię, że wszystko jest tak. No kurde, myślałem, że jego tam już zabili, a on tam był. Także no, głosować trzeba to zrobić mądrze, ale naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć na kogo, bo ja nie widzę odpowiednich kandydatów. No ja bym może dał szansę tym nowym, nieznanym, bo już mam dosyć tych samych twarzy cały czas. Dobra, to jest mój. W Sejmie, którzy tylko się wyzywają na okrągło, robią jakieś, nie wiem, sceny i tak dalej, no. Albo nawet weźmy pod uwagę to, że prezydentem jest członek PiS-u, rząd jest PO, PSL koalicji, no i tak robią nam biochę i wstyd, bo nie potrafią się dogadać w żadnych sprawach i tylko się ośmieszają cały czas. W ogóle jak rozmawiam tutaj z ludźmi w Anglii, z innych krajów, jak z Czech, Słowacji, a nawet z Bułgarii ostatnio, bo już oni też mogą przyjeżdżać do Anglii. Co zresztą masowo robią i przyjeżdżają. I większość z nich jest naprawdę w porządku ludźmi, pomimo obaw Anglików tutaj, że jednak będzie się działo strasznie źle, jak oni przyjadą. Ale tak się nie dzieje, większość z nich jest w porządku. No to jest wstyd trochę, bo ja muszę się wstydzić. Albo ostatnie też głosowanie PO, koalicji PO-PSL w Europarlamencie, gdzie przegłosowali te kwoty, jak to oni nazywają, kwoty ludzi, uchodźców, no to była zdrada Grupy Wyszehradzkiej, no tak, Polska jest taka, że nie wiem, daje się skłonić, nie wiem czy też pan Tusk miał coś z tym wspólnego, no ale w końcu on jest szefem Unii Europejskiej teraz, także na pewno coś miał, jakieś naciski tam były z tej strony. No ale znów pokazaliśmy, że zdradzamy, nasz rząd zdradza i robi to, co im ktoś każe i tak dalej. Ło, ale dostał trochę i to było ciężko, aż wreszcie trafiłem w głowę. Także moi drodzy, no idźmy głosować, idźmy pięknie. Wow. No tak, no zawsze muszę przeładowywać, a to się również kończy często śmiercią. Ale tam jest bot, powinienem go ściągnąć, albo zabiję mnie drugi raz, to wie. Także powinniśmy głosować. Powinniśmy jak najbardziej głosować, bo to jest nasz obowiązek. I zróbmy to mądrze, przemyślmy sobie. Ja nie wiem, ja bym poszukał jakichś w partiach, czy są jacyś ludzie młodzi, inteligentni, pełni zapału, którzy chcą coś zmieniać, a nie ciągle ci sami. Bo... No tak, zginąłem. 81 mu zabrałem, ładnie. No bo coś trzeba zmienić w tej Polsce, żeby ci ludzie, którzy żyją poza granicami, tak jak ja rozmawiam, każdy by chętnie wrócił, naprawdę. Nawet nie wiecie, jak my tęsknimy za Polską. Za zimą polską, w ogóle za tym powietrzem, za okolicą i w ogóle za wszystkim. No ale wybieramy to życie na emigracji, no bo wiadomo, jakoś dzieci muszę nakarmić, coś ubrać, wysłać do szkoły i tak dalej, jakieś wycieczki, inne rzeczy, to wszystko kosztuje. A opieka w Wielkiej Brytanii akurat nad dziećmi jest cudowna, bo nie trzeba płacić w ogóle za leki. Wszystko jest darmowe do 16 roku życia. Dzieci mają za darmo. Jest naprawdę taka prorodzinna polityka, nie to co w Polsce niestety. No w Polsce... Chyba długo jeszcze nie będzie czegoś takiego jak tutaj w Anglii. Niestety, co mnie bardzo na tym ubolewa, bo jednak powinna być ta taka prorodzinna polityka, która
wspiera dzieci. No bo z drugiej. Dobra, z drugiej strony to przecież dzieci są najważniejsze. No dobrze, czyli podsumowując szybciutko, idźcie głosować, głosować trzeba, przemyślcie tą decyzję i podejmijcie decyzję sami. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was. Hej.